Witam Państwa serdecznie na naszej nieformalnej dyskusji o dość formalnych rzeczach. Mieliśmy trochę trudności z zaproponowanym przez profesora Sitarza, który jest profesorem w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli geometrii nieprzemiennej. Mieliśmy kłopoty zaproponowane przez niego tytułem. Mianowicie on zaproponował tytuł po angielsku Pointless Spaces, bezpunktowe przestrzenie. Chodzi o pewną grę słów. W angielskim języku pointless ma dwa znaczenia. Bez punktu, więc geometria bez pojęcia punktu i to jest właściwe znaczenie. Ale drugie jest pointless, to znaczy bezcelowe, bezsensowne. Niektórzy matematycy się śmieją, że przestrzenie bezpunktowe są pointless, bezsensowne. Ta gra słów miała być właśnie w tytule, no ale w języku polskim nie da się tego przetłumaczyć. Temat jest dosyć abstrakcyjny i może warto by zacząć w ogóle od geometrii. Myślę, że z geometrią każdy z nas się zetknął już nawet chyba w szkole podstawowej z jakimiś elementami. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie geometrii. Nie, może Państwo by chcieli coś powiedzieć, co to jest geometria? Jak sobie wyobrażają? A Ty, Andrzeju, jak sądzisz, co to jest geometria? Czy łatwo na to pytanie odpowiedzieć? To znaczy, ja mam takie wrażenie, że pewnie dla każdego to jest jakiś taki koszmar z lat dzieciństwa, ze szkoły, kiedy trzeba było różne rzeczy rysować za pomocą cyrkla, ołówka, cyrkla, tam takiej ekierki, jak to się nazywa, i takich różnych innych rzeczy. Czy też, nie daj Boże, pokazywać jakieś tożsamości figur geometrycznych. No, ja sądzę, że każdy chyba z nas ma jakąś intuicję tego, co to jest. Pewnie wielu ludziom się kojarzy coś takiego, zresztą nie wiem, czy to funkcjonuje nadal słowo geometra. Taki jako ktoś, kto mierzy po prostu, coś w stylu geodety, prawda, albo ktoś, kto wyznacza pola, mierzy działki, nie wiem, coś takiego. To coś takiego chyba funkcjonuje w naszej wyobraźni i geometria jest związana przede wszystkim chyba też intuicyjnie z czymś takim jak kształt, pojęcie kształtu. To, co widzimy, prawda, jakieś różne figury, kształty, bryły. To jest dla nas coś, co można powiedzieć, geometria. Tak ja bym to rozumiał tak bardzo naiwnie. To ja może dodam historyczną ciekawostkę, mianowicie genezę słowa geometria wyjaśnia Herodot w swojej historii świata. Mianowicie przytacza nazwisko faraona, ja już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale on podaje jego nazwisko, który bardzo mądrze zarządził, że co roku po wylewach Nilu działki, granice między działkami rolników są zacierane i trzeba na nowo je wyznaczać. I żeby nie było kłótni, on właśnie wyznaczył geodetów, którzy się wyspecjalizowali w mierzeniu powierzchni. No i to była geometria, geometrein po grecku. Tak się to zaczęło. No ale gdy mówimy o geometrii, to chyba o Euklidesie trzeba wspomnieć. To tutaj ja jestem może, powiedzmy sobie, od historii takiego rozwoju nauki i tak dalej, bardzo małym i nikłym specjalistą. No, to, co można powiedzieć o geometrii, to jest to, że jak sobie tak wyobrazimy, to nasze przyzwyczajenia geometrii to jest dokładnie taka geometria właśnie, coś, co rozumie się jako geometrię euklidesową, to znaczy to, co się uczymy, prawda, w szkole, że jak mamy płaszczyznę i mamy dwie proste na płaszczyźnie, to te proste, o ile dobrze wszyscy pamiętamy, żebym tutaj nie popełnił jakiejś gafy, albo się przecinają w jednym punkcie, albo się pokrywają, albo są równoległe, prawda? Oczywiście potem z kolei wyjście, chyba dobrze, prawda? Potem wyjście w przestrzeń, to już te konfiguracje tych prostych mogą być różne, ale też mamy pewne zasady, i to jest coś, co jest dla nas bardzo, bardzo intuicyjne. I dlatego w pewnym sensie wyjście poza to było pewnym szokiem. To znaczy odkrycie, że geometria to jest troszeczkę coś więcej niż takie nasze rozumienie tego słowa. Bardzo intuicyjne, bo z tym jesteśmy, prawda, od dzieciństwa. Jak widzimy te proste,
to one albo tak, albo tak, albo tak, prawda? Więc wyjście troszeczkę i zrozumienie słowa, rozszerzenie tego słowa, zrozumienie, że może być coś innego, to był pewien szok. No ciekawa rzecz, że Euklides napisał dzieło, które się nazywa Elementy i z tego się uczono geometrii aż do końca XIX wieku. Książka, która chyba miała najwięcej na świecie wydań, licząc to przepisywanie manuskryptów. Otóż jego ambicją było wyprowadzić wszystkie twierdzenia geometrii z takich zasadniczych postulatów, pewników. Te pewniki były bardzo proste, na przykład, że przez dwa punkty można przeprowadzić tylko jedną prostą, że z każdego punktu można zakreślić okrąg o dowolnym promieniu. No ale jeden, ten piąty słynny postulat wyglądał trochę bardziej skomplikowanie. On mówił, że jeżeli mamy, to właśnie o tych dwóch, o tych równoległych, jeśli mamy prostą i punkt leżący poza nią na płaszczyźnie, to przez ten punkt można przeprowadzić tylko jedną prostą, która się nie przecina z tą oryginalną prostą. I to się geometrom w starożytności i później wydawało, że to jest skomplikowane, że nie trzeba przyjmować piątego postulatu, że można go wyprowadzić z poprzednich. No i to był ten słynny problem piątego postulatu. I o tym okazało się aż dopiero w XIX wieku, że jednak Euklides miał rację, że trzeba przyjąć ten postulat, ale jeśli się go odrzuci, to powstają inne geometrie, w których on nie obowiązuje, ale w geometrii euklidesowej trzeba go przyjąć. I powstały geometrie nieeuklidesowe. To była pierwsza taka bardzo ważna rewolucja, odejście od geometrii Euklidesa. No to znaczy oczywiście w tym jakimś takim ciągu myślenia, czy to jest rzeczywiście szokujące, że tak dużo czasu, prawda, zajęło no, ludziom, ludzkości, naukowcom, cokolwiek jakby to można rozumieć. A to przez wieki funkcjonowało i dopiero w pewnym momencie okazało się, że nasze spojrzenie na świat, znaczy na ten świat matematyczny oczywiście, bo świat fizyczny to jest troszeczkę coś innego, do opisu świata fizycznego ta geometria euklidesowa jak najbardziej w pewnym momencie wystarczała. Natomiast ten świat matematyczny w pewnym momencie stał się za wąski, podobnie jak za wąskie w fizyce stało się opisywanie ruchu planet kiedyś za pomocą takich jakichś bardzo wymyślnych konstrukcji z epicyklami itd., itd. Co nie znaczy, że nie było prawdziwe, to znaczy ono też odpowiadało jakiemuś przybliżeniu, ale stało się po prostu za wąskie i okazało się, że jest lepszy opis. Tak samo w pewnym momencie okazało się, że no, geometria ma znacznie szersze znaczenie. No i to stało się dość późno, ale no, zapoczątkowało bardzo, bardzo dużo różnych nowych, ciekawych rzeczy. I ciekawostką znowuż jest może nawet więcej niż ciekawostką, interesującą rzeczą, że rzeczywiście przez wiele wieków nie kwestionowano Euklidesa. Był ten problem piątego postulatu, ale w zasadzie nie kwestionowano Euklidesa. I w XIX wieku prawie równocześnie trzech matematyków równocześnie ten problem rozwiązało. To był Gauss, Mikołaj Łobaczewski w Rosji i Jan Bolyai z Węgier. I właściwie z wyjątkiem Gaussa, który cieszył się ogromnym autorytetem, to odkrycie geometrii nieuklidesowej stało się przekleństwem dla tamtych dwóch. Mianowicie wywołało to taki opór matematyków, że uznano, że Łobaczewski to jest nie za bardzo z pełna rozumu. On walczył do końca życia o uznanie swoich idei bez większego skutku. Bolyai tak się zraził oporem, że porzucił o uprawianie matematyki, a Gauss chyba najmądrzej postąpił, bo za życia nie opublikował, tylko schował do szuflady. Widać, że stworzenie geometrii, które są inne niż Euklidesa, no wykraczało poza możliwości wyobraźni i ludzie się temu buntowali. Ale to trwało do czasu. O Gaussie można powiedzieć, że Gauss postąpił najrozsądniej, bo on był chyba najbardziej praktyczny, bo on z zawodu był geodetą efektywnie. On się zajmował mierzeniem świata. Zresztą pewnie tutaj gdzieś pewnie w księgarni jest fenomenalna książka o nim i o Humboldcie właśnie pod tytułem chyba Mierzenie świata.
Z tego on stąpał po ziemi, tak bardzo praktycznie. I zresztą z tego się wzięła geometria, z tego się wzięło pojęcie, prawda, zakrzywienia i tak dalej. On to praktycznie mierzył. On z tym miał do czynienia na co dzień. Wobec tego to znowu było takie fenomenalne przejście od... No jeden z ciekawych przykładów być może, kiedy życie i kiedy świat, kiedy nie wiem, ziemia, fizyka, coś takiego zainspirowało matematykę. Ludzie zaczęli się przekonywać do geometrii nieuklidesowej właśnie trochę dzięki fizyce, dzięki Einsteinowi, który w swojej ogólnej teorii względności zauważył, czy to było główne twierdzenie tej teorii, że jeśli nie ma pola grawitacyjnego, czasoprzestrzeń jest płaska, czyli podlega geometrii Euklidesa, a jeżeli pojawia się pole grawitacyjne, to czasoprzestrzeń odbiega, jej geometria odbiega od geometrii Euklidesa, może być nieuklidesowa. I pierwszym tego doświadczalnym potwierdzeniem było to słynne zmierzenie ugięcia się promieni świetlnych przy przechodzeniu w pobliżu tarczy słonecznej, co zaobserwowano w 1919 roku w czasie zaćmienia Słońca. I dzisiaj geometria nieuklidesowa no to jest chleb z masłem dla większości ludzi, którzy się trochę geometrią interesują. Czy to znaczy, że już nie będzie jakiejś innej rewolucji pojęciowej geometrii? Na pewno nie. Znaczy, przede wszystkim to, co warto zauważyć, że to... Warto zauważyć jedną rzecz, że być może właśnie o tyle, o ile ta geometria nieuklidesowa, jak się pojawiała, to rzeczywiście to jest niesamowita koincydencja, że to w tym samym czasie, można powiedzieć tak, jakby świat dojrzał do czegoś takiego prawie, to różnica potem z przejściem do Einsteina i do, że tak można powiedzieć, fizycznego zastosowania, czy też fizycznych modeli, które uwzględniają geometrię nieuklidesową, jest troszeczkę inna, mianowicie Einstein sam nie używał tego typu opisu. On tak naprawdę do pewnego momentu nie korzystał efektywnie z tych narzędzi matematyki, które były. To się też pojawiło troszeczkę później. Natomiast w pewnym sensie tutaj było coś odwrotnego, mianowicie geometria riemannowska wyprzedziła, czyli takie powstanie geometrii riemannowskiej, a potem rozszerzenie tego na geometrię pseudoriemannowską, efektywnie troszeczkę nawet wyprzedziły powstanie tej fizycznej teorii. Wobec tego to, co było, potem mając Einsteina, mając opis, można było to zinterpretować, używając tego języka. Pytanie jest, czy w tej chwili, pytania są dwie rzeczy. Czy czeka nas jakakolwiek jeszcze rewolucja w poznawaniu? Na pewno tak. To znaczy byłoby po pierwsze straszną zarozumiałością, po drugie straszną naiwnością, sądzić, że do końca świata albo jeszcze dłużej będziemy używać tylko takiego opisu, jaki teraz istnieje. Doskonale z historii wiemy, że tak nie jest. Wobec tego no, bądźmy troszeczkę skromni, jednak to się na pewno zmieni. Pytanie jest, które w tej chwili jest, czy w tej chwili mamy jakiekolwiek przesłanki do tego, żeby móc mówić o jakiejś rewolucji, to znaczy postrzeganiu. I drugie, i to jest pierwsze pytanie, czyli pytanie takie można powiedzieć fizyczne. Tak jak na początku XX wieku wydawało się, no cała fizyka jest już zrozumiała, zostały drobne szczegóły i potem te drobne szczegóły, mechanika kwantowa, doświadczenie z nieistnieniem eteru, prawda, rozwinęły się wielkie i fundamentalne w tej chwili teorie fizyczne. Teraz pytanie jest, czy mamy coś takiego? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest pytanie, czy mamy odpowiednie narzędzia matematyczne. I to też jest... Bardzo dobre pytanie. No jeszcze wróćmy do geometrii nieeuklidesowej. Jak one powstały? Mianowicie wytropiono pewne założenie w geometrii Euklidesa, mianowicie istnienie tylko jednej równoległej do danej, przechodzącej przez punkt leżący na tej prostej, które należało po prostu odrzucić. I jeśli się odrzuci to założenie, że jest tylko jedna prosta równoległa, to powstaje cała klasa rozmaitych nowych geometrii. I teraz tak, jakie założenie dzisiaj w geometrii robimy, które warto by może zakwestionować, żeby wynaleźć coś nowego?
To znaczy tak naprawdę nawet to nie jest wynalezienie czegoś nowego, bo to już w pewnym sensie się stało. Jak to już w pewnym sensie jest troszeczkę, można powiedzieć, rozwijanie, czy też reinterpretowanie, czy też dointerpretowywanie tego, co się stało w języku geometrii. Mianowicie no, nastąpiła tego typu rewolucja przy odkryciu mechaniki kwantowej. To już praktycznie ponad 100 lat temu, właśnie z tej jednej malutkiej chmurki, kiedy się rozwinęła mechanika kwantowa, to co zauważono, że to, co używamy do opisu świata, używamy położenia, opis położeń, żeby opisać na przykład, no nie będę tutaj niczym rzucał, ale żeby opisać ruch czegoś, używa się położenia, w zależności położenia od czasu, a żeby tak naprawdę opisać porządnie, używa się jeszcze innych rzeczy, to znaczy podania na przykład prędkości, albo bardziej fizycznie czegoś, co się nazywa pędem. I z reguły to są dwie liczby. Lub więcej liczb, jeżeli to jest ruch w przestrzeni trójwymiarowej, to się podaje trzy liczby określające położenie trójwymiarowe, trzy liczby określające współrzędne pędu. To jest, liczby to są liczby. Otóż to, co się okazało wtedy, praktycznie na początku XX wieku, z tego już jakiś czas temu, że tak naprawdę te liczby, po to, żeby dobrze opisać świat, to te liczby to nie są liczby. To jest coś innego. Co to znaczy? Znaczy liczby w takim naszej interpretacji, jak podamy liczbę 5, to na osi liczbowej jesteśmy ją w stanie utożsamić z jakimś punktem. Ale z tego efektywnie te liczby to są punkty. Podanie punktu to jest punkt, to jest podanie przestrzeni. Otóż to, co zrobiła mechanika kwantowa, to w pewnym sensie zlikwidowała pojęcie punktu. Tylko ona nie była geometrią. Być może teraz jest czas, by w pewnym sensie próbować opisać geometrię bez punktów. Czyli rezygnując z pojęcia punktu. Zapewne każdy z nas słyszał o słynnych relacjach nieoznaczoności Heisenberga, które leżą u podstaw mechaniki kwantowej, a one powiadają, te relacje, że jeżeli mamy położenie i pęd jakiegoś w układzie fizycznym, jakiegoś punktu, to nie można podać z dowolną dokładnością równocześnie położenia tego punktu i jego prędkości, jego pędu. Jest zawsze pewne rozmycie, pewna niedokładność. Nie da się dokładnie zlokalizować równocześnie tych dwóch rzeczy, położenia i pędu. Pojęcie punktu rozmywa się, a nawet staje się w pewnym sensie bezsensowne, bo go nie można zlokalizować dokładnie w jednym miejscu, tylko jest troszkę to wszystko rozmyte. I dlatego też pojęcie punktu być może należy rozmyć, zrelatywizować, zobaczyć, co się dzieje. Dokonało się to już w mechanice kwantowej, ale czy nie można pójść dalej? Znaczy, oczywiście, znaczy, nasza intuicja punktu to jest coś takiego, co jest wyniesione znowu ze szkoły, bo w szkole się uczymy o punktach, uczymy się, prawda, tej osi liczbowej, gdzie zaznaczamy te punkty i przypisujemy im liczby. Natomiast proszę sobie wyobrazić tego typu takie mentalne doświadczenie. Otóż proszę sobie wyobrazić, no, taki stół to jest z grubsza, ma długość metra. Mają Państwo metr. Dzielimy go na 10 części, bierzemy 1/10. OK? Dobra, bierzemy tą 1/10, dzielimy na 10 części, bierzemy 1/10. Proste do wykonania? Super. Proszę Państwa, ile razy my jesteśmy w stanie to zrobić? Tutaj Pan mówi, że nieskończenie. Tyle, ile nasza dokładność. Tyle, ile nasza dokładność. OK. Jaka jest nasza dokładność? A dobrze, ale maksymalna. W tej chwili osiągalna. 10 do 34 razy. Ja tak się dokładnie. Możemy to zrobić 15 razy. Mniej więcej, w tej chwili. Otóż wyobrażenie sobie, że jesteśmy w stanie to zrobić 20, 25 razy, powiedzmy sobie, okej, może nawet 30, jak będziemy mieli odpowiednie narzędzia, jak kiedyś będziemy mądrzejsi, będziemy używać większych energii albo no nie wiem co, to jest możliwe. Natomiast pytanie jest, no powiedzenie takie, czy jesteśmy to w stanie naprawdę robić w nieskończoność? Teoretycznie, jeżeli, prawda, bralibyśmy oś liczbową, to jesteśmy, prawda? No bo jaka jest różnica między odcinkiem 0,1 a odcinkiem 0,1 do 10, do 30, do 50, do 100? Żadna. Wobec tego być może fizyka,
czyli to mechanika kwantowa, czy bardziej różne inne zaawansowane teorie fizyczne, mówią nam, że no, tutaj być może to rzeczywiście nie jest tak, że jesteśmy w stanie to robić. Być może świat nie jest taki, że jesteśmy w stanie go dzielić na nieskończenie wiele części. Ja mam proste pytanie, skąd ta liczba 15 razy? To jest, znaczy powiedzmy sobie, to jest z grubsza można powiedzieć, że to jest coś w stylu rozmiaru protonu. 10 tak. do minus 15 metra to jest rozmiar protonu, tak oszacowany, a można to przełożyć na czas najmniejszym mierzony w tej chwili fizycznie odcinek czasu, to jest rzędu 10 do minus 18 sekundy. A aż czas i przestrzeń to jest to samo. To znaczy, że materia nie miałaby struktury ciągłej, tylko przynajmniej nasza dokładność pomiaru tu by się kończyła dzisiaj. Może kiedyś pójdziemy trochę dalej. Znaczy, w tej chwili powiedzmy sobie, nie jesteśmy w stanie nic dalej mierzyć i bardzo trudno sobie wyobrazić, że będziemy. Bardzo trudno nam sobie wyobrazić to, że no właśnie z tych zasad fizyki, zasady nieoznaczoności. Dlaczego? No bo no, taki typowy eksperyment myślowy to jest taki, że po to, żeby zmierzyć coś małej wielkości, potrzebujemy na przykład światła o bardzo odpowiednio wysokiej energii. No to można sobie przeliczyć, jakiej energii byśmy potrzebowali, światła na przykład, żeby zmierzyć no, tego typu odległości. I to już są naprawdę niewyobrażalne energie, to już tego nie jesteśmy w stanie zrobić eksperymentami w tej chwili. Być może kiedyś będziemy pójść o dwa, trzy rzędy wielkości dalej. Natomiast z drugiej strony gdzieś nad fizyką teoretyczną wisi taka magiczna granica takiej fundamentalnej, stałej, którą da się zbudować ze stałych fizycznych, czyli odległości Plancka, która jest rzędu tam 10 do minus 40 którejś metra, 44 metra i która wydaje się być jakąś taką absolutną granicą. Z tego być może nie ma punktów, być może przestrzeń fizyczna nie ma punktów. Więc pytanie jest, jeżeli nie ma punktów, może trzeba nauczyć się opisywać coś takiego, co nie ma punktów. No i tutaj chyba dochodzimy wreszcie do tej przestrzeni bezpunktowej. Jak pojęciowo ona się narodziła? Pojęciowo to się narodziło no, w matematyce. To znaczy tutaj jest na przykład, tutaj jest to znakomitym, czy też może dobrym przykładem tego, że matematyka z jednej strony bardzo często jest potrzebna, żeby wytłumaczyć różne rzeczy w fizyce, z drugiej strony no, czasami proponuje sama różne rozwiązania. Otóż efektywnie to jest poprzez analogię troszeczkę. Mianowicie po to, żeby opisać przestrzeń, efektywnie nie używamy, znaczy my w naszym normalnym życiu, prawda, już nawet podając właśnie współrzędne, po to, żeby coś opisać, podajemy współrzędne, prawda? Po to, żeby opisać ruch czegoś na Ziemi, podajemy współrzędne geograficzne, w kosmosie również podajemy różne współrzędne, podajemy odległości i współrzędne kątowe, jak to widzimy. Na mapach też mamy, prawda, jakąś siatkę. Wszędzie używamy efektywnie jakichś liczb. Co to znaczy, że używamy jakichś liczb, na przykład współrzędna x, współrzędna y, jeżeli opisujemy coś na płaszczyźnie? Efektywnie używamy funkcji. Współrzędna x to jest pewna funkcja, która punktom, bo przestrzeń tamta ma punkty, przypisuje pewną liczbę. To jest ta współrzędna x, prawda? Jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest. Więc efektywnie opisując coś, zazwyczaj używamy funkcji. Otóż to, co się okazuje, że to jest jednoznaczne. To znaczy opis poprzez punkty czegoś to jest taki sam jak opis poprzez funkcję. Czyli innymi słowy, specjalne funkcje. Innymi słowy, zamiast powiedzieć pokaż mi swoją przestrzeń, możemy powiedzieć komuś pokaż mi wszystkie funkcje na tej przestrzeni. Jeżeli ktoś mi pokaże wszystkie funkcje na tej przestrzeni, to ja będę w stanie powiedzieć, co to jest za przestrzeń. Przykład, ktoś mi mówi, moje funkcje są takie, że składają się tak naprawdę z jednej funkcji, która jest stała i funkcji drugiej, której kwadrat jest równy 1. A dowolna inna funkcja jest kombinacją tych dwóch funkcji. A te dwie funkcje są niezależne. I teraz ktoś mi opisuje w ten sposób, jakie to są funkcje. Ja mogę powiedzieć, jaka to jest przestrzeń. Jaka to jest przestrzeń? To jest przestrzeń dwóch punktów. To jest przestrzeń dwóch punktów. Funkcje na dwóch punktach to są dwie liczby.
dwie funkcje, które to generują. Jedna to może być funkcja stała, czyli równa 1 na jednym punkcie, 1 na drugim punkcie, stała. A druga funkcja równa 1 na jednym punkcie, minus 1 na drugim punkcie. Równie dobrze mógłbym wziąć 1, 0, 0, 1, nie ma znaczenia. Ale w ten sposób ktoś mi podał wszystkie swoje funkcje. Co mi podał? Opisał mi przestrzeń. Wobec tego, poprzez tą analogię możemy powiedzieć, ok, podając funkcję, opisujemy przestrzeń. Tylko na razie to nie robimy, bo przestrzeń ta ma punkty. To proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z funkcjami. Jeżeli mamy dwie funkcje, funkcje możemy mnożyć przez siebie. Możemy do siebie dodawać, mnożyć przez liczby i mnożyć przez siebie. I funkcje mają taką miłą własność, że jak mnożymy przez siebie, to Państwo ze szkoły pewnie pamiętają, dwie funkcje, funkcja f razy funkcja g, to jest to samo, co g razy f. Czyli f razy g, to jest g razy f. OK. To spróbujmy zrobić to, co zrobiono z tym postulatem Euklidesa, zapomnieć o tym. Spróbujmy darować sobie i popatrzeć się, a może istnieją przestrzenie, tutaj w cudzysłowie przestrzenie, takie, na których funkcje nie są przemienne. I okazuje się, że istnieje cała masa tego typu obiektów, w cudzysłowie przestrzeni, takich, na których funkcje nie są przemienne. Przestrzeń fazowa mechaniki kwantowej jest tego znakomitym przykładem, bardzo realistycznie fizyczna rzecz. No i to odpowiada czemuś, co można nazwać przestrzenią, tylko ta przestrzeń nie ma punktów. Znaczy tutaj taką uwagę trochę na boku, ale wiążącą się, mianowicie powiedziałeś, że my myśląc o przestrzeni i postrzegając przestrzeń, de facto postrzegamy funkcję na tej przestrzeni. Czyli ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o matematyce, nie wie o tym, że myśli funkcjami. No tak. Bardzo to jest ładne. To chyba tam u Moliera jest, że on nie wiedział, że mówi prozą, czy coś takiego było. A jeszcze taka anegdotka mi się przypomina, którą opowiadał Alain Kohn, który jest jednym z twórców geometrii nieprzemiennej. Otóż on mówił kiedyś, że podszedł do niego dziennikarz z telewizji i prosił go, żeby w dwóch słowach mu wytłumaczył, co to jest nieprzemienność. I Alain Kohn mówi w ten sposób, że no jeżeli pan weźmie 3 razy 7, to jest to samo, co 7 razy 3. I to jest przemienność. A wtedy ten dziennikarz mówi, nie, to nie jest to samo. I wtedy Kohn się zdziwił, jak to jest nie to samo. A na to dziennikarz, no tak, że 3 razy 7 mówi, jest trudniejsze niż 7 razy 3. No więc jeśli się weźmie pod uwagę trudność, to jest nieprzemienne. I co z tej nieprzemienności wynika? Z nieprzemienności może przede wszystkim wynika ciekawa, interesująca matematyka, bo przede wszystkim to znaczy, no, to jest tak, jak opisujemy, geometria sama zaczęła się, prawda, właśnie od kwestionowania różnych rzeczy, prawda, rozwijała się przez te stulecia z bardzo praktycznych rzeczy, mierzenia geodezji i tak dalej, ale potem rozwinęła się w gałąź matematyki i zaczęła żyć swoim własnym życiem jako badanie przestrzeni, badanie różnych przestrzeni. Tutaj też, prawda, fenomenalną rewolucją taką wyobraźni było to, jak my sobie wyobrażamy różne rzeczy, z reguły wyobrażamy sobie rzeczy w dwóch wymiarach, w trzech wymiarach, prawda, bo to jesteśmy w stanie narysować i sobie wyobrazić, zobaczyć. Pewną rewolucją w matematyce było to, żeby przejść do przestrzeni n-wymiarowej, dowolnie wymiarowej, zacząć sobie wyobrażać rzeczy, które są 7, 8, 10, 20-wymiarowe i to jest no, fenomenalna rzecz. Znaczy, dlaczego? Ponieważ nasza wyobraźnia bardzo no, w skomplikowany sposób działa i trudno nam sobie wyobrazić rzeczy pięciowymiarowe. To jest jedna rzecz. Wobec tego troszeczkę w tej chwili to idzie raczej w stronę rozwoju matematyki. Natomiast to ma to potencjalne, po pierwsze potencjalne, po drugie w tej chwili no, próby interpretacji różnych rzeczy, akurat oddziaływań fundamentalnych w fizyce, za pomocą pewnych modeli, które są skonstruowane w ten sposób i możliwe, tak jak tutaj takie właśnie ta gra słów pointless geometry może sugerować, że to jest tak, w fizyce nigdy nie wiadomo, jeżeli chodzi o zastosowania fizyczne, to nigdy nie wiadomo. Zawsze decyduje eksperyment, czy
dana teoria jest prawdziwa, czy nie. Prawda? O tym, czy teoria eteru była fascynująca i bardzo ciekawa, ale eksperyment zadecydował, że była nieprawdziwa, bo jest tego tutaj, być może się okaże, że z punktu widzenia fizyki, taka geometria nieprzemienna taka jest rzeczywiście pointless, będzie ślepą uliczką, ale to nie wiadomo. Jest to jedna z ciekawszych, moim zdaniem, prób interpretacji świata, opisu świata przy pomocy nowych narzędzi. Ale czy należałoby to rozumieć w ten sposób, że tak świat makroskopowy, w którym się poruszamy, no podlega takiej zwykłej geometrii, czy Euklidesa, czy nie Euklidesa, to już jest inna sprawa, ale punktowej geometrii, przemiennej. Natomiast tak, staramy się zastosować teraz tą geometrię nieprzemienną do wszechświata. Gdzie należy szukać obszarów, w których ta geometria by obowiązywała? Ja rozumiem, że to w ten sposób, że schodzimy właśnie z tymi pomiarami odległości do coraz mniejszych, dochodzimy do jakiejś tam odległości plankowskiej, wtedy już pojęcie odległości punktu traci sens i tam wtedy, na tym maleńkim kawałeczku, tam ta geometria nieprzemienna zaczyna funkcjonować. Tylko czy można powiedzieć, że tam to jest coś malutkie, że to jest malutkie, jak tam nie ma punktu, więc pojęcie wielkości znika? To znaczy, pojęcie wielkości tak naprawdę nie znika. To znaczy, pojęcie wielkości można nawet dla tych wielkości, odległości, rozmiaru, objętości, można nawet dla tych nieprzemiennych, zupełnie niewyobrażalnych obiektów prowadzić, bo z tego to nie jest tak, że nie mamy tam możliwości mierzenia. Mamy. To mierzenie odbywa się troszeczkę inaczej. Inne rzeczy w pewnym sensie się mierzy, ale da się to robić. Rzeczywiście tego typu intuicja, prawda, skali, schodzenia ze skalą w dół jest jak najbardziej dobra. Zresztą potwierdzalna, to znaczy jak popatrzymy się tak tutaj, to ten świat, który my tutaj widzimy, rzeczywiście on jest przemienny. Przemienny w tym sensie, że efektywnie to, co widzimy, widzimy oddziaływania. Jakie oddziaływania tutaj widzimy, jak tu siedzimy? Tak naprawdę jedno. O, dwa. Widzimy oddziaływanie grawitacyjne, bo dzięki temu tutaj siedzimy. I oddziaływanie elektromagnetyczne, bo dzięki temu, prawda, Nie przelatujemy przez siedzenie. Nie przelatujemy przez siedzenie, ale to już jest troszeczkę inna rzecz, ale powiedzmy sobie, mamy światło, widzimy się i tak dalej. To jest ten przejaw tych dwóch oddziaływań. To, co pan mówi, że nie przelatujemy przez siedzenie, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo rzeczywiście to jest też skutek oddziaływania elektromagnetycznego, ale tego efektywnie my tutaj nie widzimy. To dopiero potem pokazuje nam eksperyment i pokazuje nam wytłumaczenie. Jak będziemy patrzeć się w głąb, no to właśnie dokładnie będziemy widzieć tą strukturę materii, w której widzimy te przejawy oddziaływania elektromagnetycznego, których nie widzimy tutaj, bo tutaj świat ten nasz jest elektrycznie obojętny, widzimy tylko fale. Czyli widzimy światło. A świat jest elektrycznie obojętny, nie mamy tutaj nic naładowanego w tej chwili tak naprawdę. Ale im będziemy szli w głąb materii, to będziemy widzieć naładowane jądro, elektrony i tak dalej. Potem jak będziemy szli w głąb materii, nagle zaczynamy widzieć, że zaczyna się coś dziać bardziej skomplikowanego, bo na przykład to, jakie są zbudowane neutrony, protony, już wymaga odrobiny nieprzemienności, którą trudno wytłumaczyć, ale to wynika z oddziaływań nieprzemienności trochę inaczej rozumianej. To jest jeszcze cały czas, jeżeli tak można powiedzieć, zwykła przestrzeń, ale nieprzemienność pojawia się w innej przestrzeni. Przestrzeni takiej, w której pojawiają się symetrie cechowania. Teraz pytanie jest, jeżeli będziemy szli jeszcze głębiej, jeszcze właśnie poniżej tej skali 10 do minus 15, czyli rzędu 10 do minus 20, 10 do minus 25, być może tam będziemy w stanie zobaczyć jakąś strukturę bardziej subtelną. Otóż wydaje się, że ta bardziej taki grubą strukturę, która lekko jest nieprzemienna, można zobaczyć właśnie patrząc się na oddziaływania fundamentalne. Ja może przy okazji bym jedną rzecz wyjaśnił, którą Andrzej dotknął. Mianowicie w fizyce możemy rozróżnić dwa rodzaje przestrzeni. Tak zwana przestrzeń zewnętrzna, czy czasoprzestrzeń, w której poruszają się obiekty. Poruszam szklanką, ona się zmienia położenie w przestrzeni i to się dzieje w czasie. To jest ta przestrzeń zewnętrzna. Ale teraz w fizyce cząstek elementarnych, czy w ogóle w mechanice kwantowej, jeszcze się mówi o przestrzeniach wewnętrznych. Weźmy na przykład
no, cząstkę elementarną. Ona, załóżmy, w przybliżeniu jest tam w jakimś punkcie przestrzeni, w którym żyje. Ale oprócz tego ona ma jeszcze przestrzeń wewnętrznych stopni swobody, tak to fizycy nazywają. Na przykład można dokonać obrotu tej cząstki, matematycznego obrotu, i zobaczyć, czy tam się coś zmienia, czy nie. Czyli zbadać symetrię tej cząstki. I my to sobie wyobrażamy jako obrót, ale nie w przestrzeni, w której żyjemy, tylko w przestrzeni wewnętrznej danej cząstki. I właśnie Andrzej mówił o tym, że pierwsza nieprzemienność się pokazuje w tych wewnętrznych przestrzeniach danych cząstek. I tutaj jest taka bardzo ładna konstrukcja, mianowicie możemy sobie wyobrazić tak, że mamy przestrzeń, nazywamy ją bazową, tą zwykłą przestrzeń, i w niej istnieją cząstki, i każda cząstka ma swoją wewnętrzną przestrzeń, którą sobie czasem rysujemy jako takie włókno nad danym punktem. To się nazywają przestrzenie włókniste. I takich konstrukcji geometrycznych fizycy też używają. Oczywiście, znaczy, jeżeli patrzymy się na tę analogię, to jest dokładnie tak. Ta analogia jest no, taka, jak się patrzą Państwo na ten stół, to on jest bardzo porządny, prawda? Gładki. Tutaj się starają bardzo i wszystko jest nowe, ładne i śliczne, jest gładkie. Jeżeli Państwo będą patrzeć na mały kawałek, to zaczniemy widzieć troszeczkę więcej. Jeżeli będziemy patrzeć jeszcze powiedzmy, z takim dużym mikroskopem, to będziemy widzieć coraz bardziej subtelną strukturę, aż zobaczymy pojedyncze atomy, aż zobaczymy, no, teoretycznie, gdybyśmy mogli mieć takie wielkie szkło powiększające, moglibyśmy zobaczyć nawet, prawda, jądro atomowe i tak dalej. Otóż być może to samo jest z przestrzenią. Im normalnie tutaj ta przestrzeń wydaje się taka bardzo porządna, jednorodna, to po pierwsze, ale jak patrzymy się na to, to w takiej bardziej strukturze subtelnej, czyli na małych odległościach, to być może będziemy w stanie zobaczyć pewną strukturę, która nie będzie pasować do opisu poprzez punkty. Oczywiście tutaj mówimy o takiej mikroskali, ale jest jedna rzecz, która może być ciekawa, mianowicie oprócz tego, że patrzymy w przestrzeń, możemy jeszcze patrzeć w czas. I możemy patrzeć nie tylko i wyłącznie na obecnie, ale możemy efektywnie patrzeć też na okres, kiedy wszechświat był młody, i szukać pewnych śladów czegoś takiego, pewnych śladów ewentualnie tej niekomutatywności, pewnych sygnałów na to, że ta przestrzeń wyglądała troszeczkę inaczej, w tym, co widzimy z wczesnych etapów życia wszechświata, czyli na przykład w promieniowaniu tła. My byśmy, ponieważ obydwaj lubimy geometrię nieprzemienną, nam się to ogromnie podoba, ale fizycy i matematycy bardzo się kierują poczuciem estetyki, że to jest piękne. Tak, dlatego moglibyśmy tak długo sobie opowiadać o tych rzeczach, ale może dopuśćmy Państwa do głosu. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie albo uzupełnić naszą wypowiedź? Bardzo proszę. A lepiej do tego. Ja chciałem zadać takie pytanie, bo tak naprawdę w momencie, kiedy usuwamy punkt, usuwamy jakieś stwierdzenie pierwotne, nawet nie aksjomat, tak jak mieliśmy do tej pory w kontekście jakieś stwierdzenie pierwotne, którego nie definiujemy, które rozumiem bardzo intuicyjnie i na bazie którego powstała cała tradycja matematyczna. I teraz usuwamy stwierdzenie, na podstawie którego budowaliśmy przez ponad 2,5 tysiące lat taki system matematyczny, i zaprzeczamy je właściwie, czy próbujemy, szukamy, może nie zaprzeczamy, ale szukamy jakiegoś substytutu, tak? Brak punktu, czy jakiegoś rodzaju iloczynu, czy jakiejś powierzchni, czy obszaru niepewności, czy czegoś w tym rodzaju. Tak to przynajmniej rozumiem. I próbujemy sprawdzać, czy stosują się pewne prawa wynikania, czy pewne prawa zachodzące pomiędzy strukturami, które opadliśmy na razie w rozumieniu jak gdyby już poznane struktury opierające się między innymi na jak gdyby stwierdzeniu pierwotnym punktu. Ja chciałem się zapytać, jak bardzo wiemy, że nie pojawi się jakaś dekoherencja, czy jakaś sprzeczność gdzieś tam po drodze? Czyli na ile możemy zbudować spójny system matematyczny? No, tradycja pokazuje, że na razie ten system jak gdyby euklidesowy, czy geometria absolutna, czy Boyle'owo-Wodzowskiego, one były spójne, tak, ale to było odrzucenie tylko jednego z założeń.
tutaj mamy właściwie wysoki problem filozoficzny, tak? No bo jak gdyby musimy budować prawie że od początku, a próbujemy wykorzystać struktury, które już mieliśmy. Więc jak to jest z taką pewną pewnością matematyczną? No, jakkolwiek jest to takie zamglone pytanie. Ja myślę, że należy rozróżnić to, co czytamy w książkach popularnych, od tego, co robią matematycy, ale może chcesz powiedzieć? To znaczy trochę tak, znaczy, to jest coś takiego, znaczy, to nie jest, że odrzucamy coś i budujemy całą matematykę zupełnie od zera. To jest, znaczy, to należy rozumieć, znaczy, tą całą geometrię, która powstała, to nie jest zbudowanie czegoś, tutaj to nie jest tak, mówimy, a nie ma punktów, teraz musimy zbudować całą matematykę bez tego. Nie, nie, nie. To jest kwestia interpretacji. Mianowicie to, na czym się to opiera, znaczy cała ta teoria opiera się na bardzo mocnych fundamentach matematycznych, tylko związanych z czymś innym, związanych z algebrami. Funkcje tworzą algebry, bez tego związanych z teorią algebr. I otóż to, co się okazuje, że po prostu teoria algebr jest tak bogata, szczególnie algebr operatorowych, i tak bardzo się rozwija, że znajdujemy tam praktycznie wszystkie narzędzia, bardzo dużo narzędzi, których jesteśmy w stanie używać w geometrii. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jednoznaczne, ale jak popatrzeć na XIX wiek, koniec XIX wieku, jak ludzie usiłowali opisywać krzywe powierzchnie w trójwymiarowej przestrzeni, to też było tak, też szukano różnych rzeczy. W tym momencie powiedziałbym, że to jest bardzo podobne i też szukamy możliwości opisu czegoś, ale to nie jest tak, że coś odrzucamy. Nie. W pewnym sensie tylko próbujemy opisywać coś znacznie szerszego przy użyciu innych narzędzi. Ale matematyka, logika w tej matematyce, twierdzenia w tej matematyce są dokładnie takie same i nie grozi nam żadna niekonsystencja, czy też sprzeczność, czy też no, jakieś... można powiedzieć, załamanie wszystkiego. Nie, nie. To jest bardzo, znaczy jak, matematyka jest bardzo porządna matematyka. Tutaj jedną rzecz, którą jeszcze bym chciał dorzucić, mianowicie jednym z takich, można powiedzieć, przełomowych momentów matematyki XX wieku, tak przynajmniej uważa sporo ludzi, zwłaszcza związanych z geometrią różniczką, ale nie tylko, jest słynne twierdzenie Atiesingera o indeksie. Które no, to są lata, powiedzmy sobie, no, druga połowa XX wieku, plus troszeczkę później, rozwijane. To, można powiedzieć, był pewien impuls do rozwoju tej geometrii. Dlaczego? Dlatego, że zobaczono, że dostęp do pewnej wiedzy o rzeczach geometrycznych jest właśnie tą drogą. I to, co się dzieje, działo później, to jest konsekwentne wykorzystanie troszeczkę innej drogi, poprzez algebry raczej niż sformułowania punkty do opisu tego, co chcemy opisać. Ja bym może dodał jeszcze to, że matematyka rozwija się, jeśli tak popatrzymy, w ciągu wieków w kierunku uogólnień. To jest takie ogólne metaprawo rozwoju matematyki. Mamy jakąś strukturę i potem matematycy usiłują nie zapomnieć o tej strukturze, tylko zbudować coś ogólniejszego i z tego ogólniejszego tamto wynika jako szczególny przypadek. I tak w zasadzie jest z geometrią nieprzemienną. Ona jest ogólniejsza, ale stare musi z niej wynikać. To jest jedno i dlatego nie ma obawy o jakieś niekonsystencje. Oczywiście nauka jest działalnością człowieka, ludzie robią błędy, ale inni natychmiast je wyłapują i są może takie znowuż dwa style pracy w matematyce i zresztą w fizyce też. Jeden styl polega na tym, że się szuka czegoś nowego, buduje się modele, stara się je stosować, a drugi sposób to jest, że zaraz potem idą tacy naukowcy, dłubacze, które natychmiast to porządkują, aksjomatyzują i badają, czy tam nie ma jakichś potknięć. I te dwie rzeczy bardzo ładnie się kompensują. Bardzo proszę. Ja bez mikrofonu. Będzie wygodniej. Panie profesorze, ja mam właśnie dwa pytania. Znaczy, może chciałem powiedzieć, że rzeczywiście przestrzeń wewnętrzna elektronu jest inna niż zewnętrzna, bo w tej wewnętrznej trzeba go obrócić podobno dwa razy, żeby wrócił do punktu wyjścia, tak? Więc no. Jest takie tam dziwadło. Ale pan profesor powiedział o tym, że ta geometria przemienna wynika jako, no nie wiem,
pewne przybliżenie z geometrii nieprzemiennej. Wiem, że ta geometria nieprzemienna w Pana koncepcji tutaj jest używana do modelowania tych najwcześniejszych, czy też najbardziej fundamentalnych, w najmniejszych skalach, skal wszechświata. Ale fizyka wymaga, żeby to przejście miało taki charakter ciągły. Natomiast z tego, co z popularnych Pana książek, bo na tym etapie się zatrzymałem, wynika, to przejście od jednej geometrii do drugiej ma charakter skokowy. To jest zawężenie tej algebry nieprzemiennej do i centrum, prawda, poprzez tworzenie takich przestrzeni dorazowych, jeśli dobrze zrozumiałem. I to jest ten skok, a fizyka wymaga przejścia ciągłego. Czy to jakoś zostało pogodzone w tej chwili? To jest jedno pytanie, mam jeszcze drugie, jeśli będę mógł do głosu. No. Przede wszystkim jest bardzo wiele modeli geometrii nieprzemiennej i w różnych się to przejście dokonuje w różny sposób. Nawet w tym samym modelu można na różne sposoby przejścia dokonać. Na przykład jedno to jest rzeczywiście, że w naszym konkretnym modelu tam przechodziliśmy od całej geometrii do centrum i wtedy wszystko było przemienne. Można to chyba zrobić też przez ciąg algebr, które mają coraz większe centrum, w sposób ciągły. Można to zrobić w ten sposób, że się wprowadza taki parametr, który jest podobny na przykład do stałej Plancka i on zmierza do zera na przykład. Także to są różne metody. Jest też na przykład, można zdefiniować w niektórych modelach zabieg uśredniania elementów rozważanych, na przykład macierzy, czy tam elementów algebry. No i to uśrednianie, tak jak mówią w matematyce, że uśrednianie zabija nieprzemienność. Sprawia, że to się robi przemienne. I to są wtedy ciągłe akurat te rzeczy. No, czyli można to. Poradziła sobie. To znaczy może sobie poradzić w zależności od różnych modeli. A drugie? Pewnej konfiguracji stałych tych fundamentalnych, ale z drugiej strony pan profesor napisał w jednej z książek, że to gdzieś ma jakąś głębszą podstawę teoretyczną, a akurat nagle robiąc kombinacje stałych okazuje się, że wymiarowo, że co do rzędu wielkości jest to samo, więc gdzie jest jak gdyby ta podstawa taka rzeczywista tej wielkości. I teraz chciałem spytać jeszcze jedną rzecz, czy to, że przestrzeń ma taki minimalny rozmiar, nie stoi w jakiejś sprzeczności ze szczególną teorią spędności, no bo jeśli byśmy teraz ten element przestrzeni rozpędzali, to on jednak zaczyna się zwężać, prawda? Ten stół można by dzielić bardziej niż to wynikało tutaj, co Pan powiedział wtedy. I z drugiej strony taki minimalny element przestrzeni ma jeszcze drugą rzecz, która stoi w sprzeczności ze szczególną teorią spędności, bo jeśli to jest taki element bez wewnętrznej struktury, jak go pukniemy z jednej strony, to oddziaływanie na drugą przeniesie się w sposób natychmiastowy. Z tym, że wtedy nie mamy zewnętrza. Jak jesteśmy na poziomie fundamentalnym, to nie mamy zewnętrza, gdzie byśmy mogli go przyspieszać. Ucieczką przed tym nie byłoby budowanie właśnie zasadniczych relacji bardziej, tak jak to proponował Leibniz, a nawet bardziej relacji między relacjami, bo on tworzył relacje między obiektami. I wtedy byśmy kompletnie wyeliminowali to medium w postaci przestrzeni i czasu. Czy to nie byłaby taka... To znaczy, jest taka tendencja, na przykład w tych teoriach, na przykład pętli i w ogóle w różnych modelach poszukiwania kwantowej grawitacji, żeby nie było tła, żeby wszystko było takie... Zrobienie przestrzeni na szydełku. No, coś takiego. Tylko, że... To jest problem trochę filozoficzny, bo gdy mamy pojęcie przestrzeni, to w filozofii istniały dwa. Newtonowskie podejście, że mamy obiekty, punkty, które są obiektami, a Leibniz chciał, żeby nie było punktów, tylko relacje, tak jak Pan proponuje. No, to podejście relacyjne jest bardzo takie atrakcyjne i niewątpliwie teoria względności zrobiła z tego pojęcia trochę większą atrakcję. Chociaż go nie zrealizowała w 100%, bo
zdarzenia tam są. Natomiast dotychczas nikomu się nie udało zbudować matematycznego modelu, który by nie miał odpowiednika obiektu. Jest taka bezobiektowa teoria kategorii, ale okazuje się, że obiekty tam implicite i tak siedzą. Więc bardzo by było dobrze mieć taką matematykę bezobiektową, ale dotychczas... Tak jest program, tak, tak. I to raczej taki, powiedzmy, filozoficzny program. A ze stałą z tym minimalną wielkością plankowską, to o ile wiem, Planck to wprowadził rzeczywiście przez kombinację stałych fizycznych, wymiarowe rozważania. Natomiast ma to jakieś uzasadnienie fizyczne, bo na przykład jak odpowiednio zwiększamy gęstość, prawda, przechodzimy do tych wielkości plankowskich, to wtedy zaczynają się dziać paradoksy. Na przykład każda cząstka elementarna by się znajdowała wewnątrz swojego promienia Schwarzschilda i musiałaby się zamienić w czarną dziurę, czego nie obserwujemy. Więc to, ta analiza wymiarowa ma... No właśnie. Ale to są wszystko no, takie na granicy możliwości rozważania. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem dodać. To, co pan zauważył, że prawda, istnienie jakiejś fundamentalnej długości jest trochę sprzeczne z teorią względności. Jak najbardziej. Dlatego powstają teorie oparte właśnie trochę o geometrię nieprzemienną, które szczycą się tym, że mają w sobie symetrię, która jest symetrią lorentzowską jednocześnie i pewną fundamentalną wielkość, która ma wymiar długości. To jest coś, co jest znane no, pewnie tylko w wąskim gronie specjalistów jako tak zwane doubly special relativity, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć, bo to niektórzy mówią doubly, niektórzy doubly special relativity. Jest tego typu teoria, jest tego typu model. Wobec tego między innymi tutaj jest troszeczkę też pole do popisu, że właśnie przechodząc do troszeczkę innego rozumienia geometrii jest miejsce na jednocześnie pewne symetrie, typu symetrii transformacji Lorentza, które właśnie są podstawą teorii względności, a z drugiej strony pewne fundamentalne stałe, pewną fundamentalną stałą, która jest jakby fundamentalną skalą długości. Także to jest możliwe, tylko trzeba wyjść poza tą geometrię, którą znamy. Bardzo proszę. Na ten temat, proszę. Znaczy, pierwsza rzecz to znaczy to, to nie jest dokładnie tak, że czegoś, znaczy tutaj sformułowanie czegoś nie możemy zmierzyć, jest, to nie jest, nie chodzi o subiektywne. Znaczy, no ja nie mogę tego zmierzyć, wiadomo, że ja nie mogę zmierzyć w tej chwili tutaj rozmiaru atomów czy czegoś takiego. Chodzi raczej, że istnieją pewne fundamentalne granice i fundamentalne ograniczenia do zmierzenia czegoś. A z reguły te eksperymenty takie myślowe, są takie, że powiedzmy sobie, wiadomo, że fotony mają pewną długość fali, prawda? I że tak naprawdę, jeżeli obserwujemy coś przez mikroskop, to nie możemy obserwować rzeczy, które są mniejsze niż długość fali tego fotonu. Otóż kwestia jest taka, no to dobrze, to powiedzmy sobie to, jakie są najbardziej, czyli a foton ma tym krótszą długość fali, im jest bardziej energetyczny. Jakie są najbardziej energetyczne fotony, jakie mamy? Jakie jesteśmy w stanie wytworzyć? Ba! Jakie istnieją we wszechświecie. No nie można mieć fotonu, który ma większą energię niż cała energia wszechświata. Prawda? A wszechświat jest
to się chyba większość ludzi zgadza, albo przynajmniej tak to wynika, skończony. Czyli wszechświat ma skończoną energię. Czyli można powiedzieć, że istnieją pewne fundamentalne ograniczenia. To nie są tylko ograniczenia typu, powiedzmy sobie, no my nie możemy teraz zmierzyć, ale to są również są ograniczenia wynikające z praw fizyki, gdzie można powiedzieć, no prawda, jak będziemy koncentrować tą, tą dużą energię na małym obszarze, to powstaje nam tam czarna dziura. Wobec tego są pewne ograniczenia, wobec tego tutaj jest hipoteza, czy można powiedzieć takie myślenie, jak natura w pewnym sensie, jak świat sobie z tym poradził. Być może właśnie świat sobie radzi w ten sposób, że nie ma czegoś takiego jak punkt. Także to, jeżeli chodzi o ten kawałek, a o drugi kawałek to, nie wiem, pytania? O to, gdzie ma granica między... Ta. Ściśle rzecz biorąc, nie, bo to jest dosyć ważny problem. Zresztą on się odwzorowuje także na rozważania od naszej skali makro do wielkiej skali. Świat w skali tej takiej największej jest jednorodny, izotropowy. W skali makroskopowej naszej jest niejednorodny. Tu jest gwiazda, tu jest pusto. I mamy modele, no widzimy świat, jaki jest makroskopowo, i mamy modele te, gdzie jest wszystko gładko i jednorodnie, izotropowo, ale robi się modele takie, gdzie się to powoli uśrednia w miarę, gdy idziemy do coraz wyższych rzeczy. To one są matematycznie skomplikowane i na ogół w pracy badawczej nam wystarczy jeden model makroskopowy, drugi gdzieś pośredni, trzeci ostatni. Przy przejściu do kosmologii. W dół by było podobnie, tylko że tam mamy makroskopowy świat, mamy świat powiedzmy taki, który opisuje termodynamika, to jest świat cząstek chemicznych, gdzie to jest taki na pograniczu makroskopowego i mikroskopowego, gdzie statystyki się robi świata makroskopowego i się tak uśrednia, idzie się jeszcze głębiej. No chciałoby się mieć to dowolnie wiele tych modeli coraz lepszych. No, jest to matematycznie bardzo trudne i w praktyce niepotrzebne właśnie. Dlatego, że nam wystarczy fizyka makroskopowa, fizyka taka termodynamiczna, fizyka cząstek elementarnych do zbudowania przyspieszacza hadronów. A dalej, no, jak będziemy wiedzieć coś więcej, to może więcej zrobimy. Także to są ograniczenia po prostu wynikające z ograniczoności naszego aparatu poznawczego. Ja mam takie pytanie. Jak przy Heisenbergu ten punkt się niejako rozmywa, to czy my szukamy coś zamiast tego punktu, czy po prostu tak abstrakcyjnie bez punktu ma być jakaś ta abstrakcja bez punktu w naszej rozmowie? Tego czego my szukamy? To znaczy, ten punkt się nam staje niepotrzebny w mechanice kwantowej. Nie posługujemy się, raczej się posługujemy no, funkcjami falowymi, które to opisują cały ten proces bardzo dobrze, a funkcja falowa to jest właśnie funkcja, to, które możemy do siebie dodawać, mnożyć i tak dalej. I tu właśnie już lądujemy w tym, o czym żeśmy mówili. To jest bardzo trudne zagadnienie interpretacji mechaniki kwantowej. Funkcja falowa to jest w zasadzie taki twór matematyczny, w którym się znajduje cała informacja, jaką fizyk może mieć o danym układzie fizycznym, no, kwadrat modułu takiej funkcji. Ale to, no to jest kwestia już interpretacji takiej już szczegółowej. Ale w każdym razie punkty nam są niepotrzebne, nawet w zwykłej mechanice kwantowej, tylko właśnie operujemy tymi właśnie funkcjami falowymi, albo w innym ujęciu operatorami, które działają na te funkcje, bo to są jeszcze różne aparaty matematyczne, które do różnych celów się wykorzystuje. Nie wiem, można jeszcze? Można. Będziemy się zbliżać powoli do granicy Plancka. Nie, chciałem tutaj... Tak, w drugiej stronę. Dwie rzeczy, tak mocno abstrakcyjnie, czy pojedynczy punkt jest przestrzenią bezpunktową, jeśli dobrze zrozumiałem. No bo tam tylko jak gdyby taką funkcję stałą można na nim określić. A drugie pytanie jest takie, czy się udało zrealizować ten program takiej pełnej relacyjności, to my wtedy mamy jeszcze w fizyce taki porządek
ontologiczny, czy już tylko logiczny? Czy to nie było rozstrzygnięcie sporu pomiędzy świętym Anselmem a Akwinitą na korzyść Anselma wtedy? I nie ma wtedy problemu przejścia z jednego do drugiego porządku? No to ja myślę, że na takie pytanie to trzeba poczekać, aż będziemy mieli relacyjną teorię, o ile ale będziemy. Gdyby się udało. Nie wiem, to po prostu najrozsądniejsza odpowiedź jest nie wiadomo, nie wiem. Tym bardziej, że przewidywanie rozwoju nauki jest straszliwie ryzykowne. Bardzo rzadko kiedy się udaje tak na dalszą skalę. Wiadomo, że chyba Comte w XIX wieku jako przykład zagadnienia, którego nigdy nie rozwiążemy, był skład chemiczny gwiazd. Kilka lat potem spektroskopia to rozwiązała bardzo dokładnie. Popper z kolei twierdził, że nauka jest, nie może być przewidywalna, bo gdyby się dzisiaj dało przewidzieć stan nauki za 100 lat, to byśmy już dzisiaj wiedzieli to, co za 100 lat ludzie będą wiedzieć, to byłby paradoks. Więc takie nawet logiczne łamigłówki są związane z pewną otwartością nauki na przyszłość, że no, nie możemy przewidzieć. No, fizyka jest nauką eksperymentalną, a eksperyment mówi to, co chce, a nie to, co my mu dyktujemy. I może mówić coś, czego my nie chcemy i czego się nie spodziewamy. I tak często bywa. To punkt jako przestrzeń bezpunktowa, to ta intuicja moja jest słuszna. Jeden punkt jest przestrzenią jednopunktową. Po prostu. Bardzo mało ciekawą, bo na tym funkcję rzeczywiście są tylko ale funkcje. Ale włókno nad jednym punktem się rozważa. Tak, ale można patrzeć na jeden punkt nie tylko na jako... Bardzo często się patrzy właśnie na jeden punkt nie tylko jako takie funkcje stałe, ale na przykład można patrzeć w pewnym sensie jednemu punktowi jest równoważna przestrzeń, taka niekomutatywna, która jest zapisywana przez macierze. Czyli to można powiedzieć macierze, takie 2x2, zwykłe jak Państwo, nie wiem, czy w szkole się jeszcze uczy macierzy, czy Państwo uczyli się czegoś takiego, kiedy się uczyło. Macierz Polska. A to jest zupełnie inna, to zupełnie inna. To jest coś w stylu punktu. Także punkt może mieć pewną strukturę, tylko taką właśnie troszeczkę nietrywialną. Tak, także... W geometrii nieprzemiennej albo nie ma punktów, albo punkt ma strukturę. Albo punkt ma strukturę, tak. W pewnym sensie. To chyba będziemy dziękować Państwu za udział, za prowokację do myślenia. No i trochę cierpliwości, może zobaczymy wkrótce, czy świat jest przemienny, czy nieprzemienny, czy no, gdzieś tam na najgłębszej warstwie jest czas i przestrzeń, czy ich nie ma. W każdym razie przyszłość jest otwarta. Dziękuję serdecznie. Zapraszam jeszcze na kawę czy ciasteczko. Dziękuję.